Żył sobie człowiek, który miał córkę zwaną Mądrą Elżunią. Kiedy dziewczynka podrosła, rzekł ojciec: "Trzeba ją wydać za mąż." "Tak," odparła matka, "jeśli się tylko znajdzie ktoś, kto ją będzie chciał." Wreszcie przybył z dalekiej wioski pewien parobek imieniem Jaś i oświadczył, że ożeni się z Elżunią. Jeżeli okaże się, iż jest ona naprawdę tak mądra, o, rzekł ojciec, już nasza Elżunia ma olej w głowie. Matka dodała: Ach, widzi ona wiatr, jak przemyka ulicą i słyszy jak trawa rośnie, a na to jaś dobrze. Jeśli okaże się, że nie jest taka mądra, to nie wezmę jej za żonę. Kiedy wszyscy zasiedli do stołu, matka rzekła do Elżuni, Idź, Elżuniu, do piwnicy i przynieś nam piwa. Elżunia wzięła szkopek ze ściany, poszła do piwnicy, a po drodze uderzała dzielnie pokrywką, żeby jej się nie nudziło. W piwnicy postawiła przed beczką stołeczek, siadła na nim, żeby się nie potrzebowała schylać i wreszcie odkręciła kurek. Podczas gdy się piwo lało, nie chciała bezmyślnie patrzeć, więc poczęła się rozglądać dokoła i po długim zerkaniu spostrzegła nagle wprost nad swoją głową siekierę, którą pewnie cieśli wbili w powałę i pozostawili tam przez zapomnienie. Na ten widok rozpłakała się mądra Elżunia i zawołała – kiedy dostanę Jasia za męża i będziemy mieli dziecko, i kiedy ono podrośnie, a my poślemy je do piwnicy po piwo, wtedy ta siekiera spadnie mu na głowę i zabije je. Długo tak siedziała mądra Elżunia, lamentując nad przewidywanym nieszczęściem. Tymczasem w izbie rodzice daremnie czekali na mądrą Elżunię i na piwo. Wreszcie matka rzekła do służącej – Idź do piwnicy i zobacz, co się stało z Elżunią. Służąca zeszła i zastała Elżunię płaczącą przed beczką. Lżuniu, dlaczego płaczesz? zapytała. Ach, odparła mądra Lżunia. jakże mam nie płakać, kiedy dostanę Jasia za męża i będziemy mieli dziecko. I kiedy ono podrośnie, a my poślemy je do piwnicy po piwo, wtedy ta siekiera spadnie mu na głowę i zabije je. A na to służąca, ach, jaka mądra jest ta nasza Elżunia, i siadła obok niej płacząc wraz z nią nad grożącym nieszczęściem. Po chwili, gdy służąca nie wracała, a wszystkim pić się chciało, ojciec posłał do piwnicy parobka, aby zobaczył, co się stało z Elżunią i służącą. Zszedł parobek do piwnicy, a tu Elżunia i służąca siedzą przed beczką i lamentują. Czego płaczecie? zapytał. Ach, odparła Elżunia, jakże mamy nie płakać. Kiedy dostanę Jasia za męża i będziemy mieli dziecko i kiedy ono podrośnie, a my poślemy je do piwnicy po piwo, wtedy ta siekiera spadnie mu na głowę i zabije je. A na to parobek, ach, jaka mądra ta nasza Elżunia i siadł obok nich, płacząc wraz z nimi nad spodziewanym nieszczęściem gdy parobek przez dłuższy czas nie wracał rzekł ojciec do matki zejdź ty i zobacz co się stało z Elżunią służącą i parobkiem matka zeszła do piwnicy i ujrzała że wszyscy troje siedzą przed beczką i płaczą czego płaczeć spytała ach Odparła Lżunia. I jakże mamy nie płakać, kiedy dostanę Jasia za męża i będziemy mieli dziecko. I kiedy ono podrośnie, my poślemy je do piwnicy po piwo, wtedy ta siekiera spadnie mu na głowę i zabije je. A na to matka. Ach, jaka mądra ta nasza Elżunia! I siadła obok nich, płacząc wraz z nimi nad nieszczęściem. Mąż nie mógł się doczekać jej powrotu, a że pragnienie jego rosło, postanowił zejść sam do piwnicy, aby się przekonać, co się stało z Elżunią, służącą parobkiem i matką. Gdy wszedł do piwnicy, ujrzał, że wszyscy czworo siedzą przed beczką i płaczą. – Czego to płaczecie? – zapytał. – Ach, ojcze drogi, odparła Elżunia, jakżebyśmy mogli nie płakać, kiedy dostanę Jasia za męża i będziemy mieli dziecko i kiedy ono podrośnie, a my poślemy je do piwnicy po piwo, wtedy ta siekiera spadnie mu na głowę i zabije je. Ach, jaka mądra ta nasza Elżunia, rzekł ojciec i siadł wraz z nimi, płacząc nad przewidywanym nieszczęściem. Wreszcie, gdy nikt nie wracał, pomyślał sobie: Czekają pewnie na mnie w piwnicy, muszę zejść do nich. Ale gdy zeszedł do piwnicy, ujrzał, że wszyscy pięcioro lamentują i płaczą, siedząc przed beczką. Co za nieszczęście się stało? zapytał Ach drogi Jasiu odparła Elżunia wielkie nieszczęście kiedy dostanę ciebie Jasiu za męża i będziemy mieli dziecko i kiedy ono podrośnie a my poślemy je do piwnicy po piwo wtedy ta siekiera spadnie mu na głowę i zabije je jakże mamy nie płakać no rzekł jaś więcej rozumu nie wymagam od swojej żony a że jesteś tak mądrą Elżunią, wezmę cię za żonę. I ujął ją za rękę, zaprowadził na górę i natychmiast kazał wyprawić wesele. Pewnego razu rzekł Jaś do swojej młodej żony: Elżuniu, muszę iść do miasta, żeby coś zarobić, a ty idź tymczasem w pole, rządź zboże, abyśmy mieli chleb. Dobrze, mój drogi Jaśu, odparła mądra Elżunia, zrobię jak każesz. Gdy jaś odszedł, nagotowała sobie lżunia dobrej zupy i zabrała ją w pole. Gdy przybyła na pole, rzekła do siebie: Co wpierw robić? Jeść czy rządź? Ejże, lepiej sobie wpierw podjem. Zjadła garnek zupy i rzekła znowu do siebie: Co wpierw robić? Spać czy rządź? Ej, lepiej się wpierw prześpie. Położyła się w zbożu i zasnęła. Jaś dawno już był w domu, a Elżunia wciąż nie wracała. Jaka mądra jest ta moja Elżunia pomyślał, taka jest pilna, że nawet nie wraca do domu, aby coś zjeść. Ale gdy wieczór nastał, a Elżuni wciąż jeszcze nie było, poszedł jaś w pole zobaczyć, ile jest już zrzęte. Lecz nic zrzęte nie było, a Elżunia leżała w życie i spała. Pobiegł Jaś szybko do domu, przyniósł sidła na ptaki z małymi dzwoneczkami i omotał nimi Elżunię. Potem wrócił do izby, zamknął drzwi i siadł do roboty. Gdy już było zupełnie ciemno, obudziła się mądra Alżunia, a skoro wstała, dzwoneczki zadzwoniły nagle i dzwoniły przy każdym jej kroku. Przeraziła się bardzo Elżunia. Zwątpiła, czy to ona jest naprawdę mądrą Elżunią i zapytała siebie samej: Czy to ja jestem, czy nie ja? Ale nie wiedziała, co na to odpowiedzieć, i zastanawiała się długo, wreszcie rzekła: Pójdę do domu i zapytam się. Jaś będzie wiedział na pewno. Pobiegła do domu, ale drzwi były zamknięte. Zapukała więc do okna i zapytała: Jasiu, czy mądra Elżunia jest w domu? Jest, odparł Jasio. Przeraziła się Elżunia i rzekła: Ach Boże, więc to nie jestem ja! I pobiegła do innych drzwi, ale gdy ludzie usłyszeli dźwięk dzwoneczków, nie chcieli jej nigdzie wpuścić. Pobiegła więc daleko za wieś i nikt jej więcej nie widział.